Dziś kończymy nasze czytanie, słuchanie, rozważanie i odnoszenie do naszego życia kolejnych fragmentów listu do Hebrajczyków. Trzeba powiedzieć, że jest to jedno z trudniejszych do interpretacji pism Nowego Testamentu. Trzeba powiedzieć, że starałem się przybliżyć te treści, odwołując się przede wszystkim do realiów i do teologii, jak ją rozumiemy, w odniesieniu do jedynej ofiary Jezusa Chrystusa złożonej raz na zawsze za grzechy wszystkich ludzi. Starałem się także przekładać to na nasze potrzeby, na wezwanie dla nas. No i tak dobrnęliśmy do końca tego listu i ufam, że dalsze fragmenty, które będziemy czytać i które daje nam lekcjonarz, będą bardziej, może bliższe naszemu życiu i bardziej zrozumiałe. Na samym końcu apostoł znowu wraca do tego, co jest centralną myślą. Ofiara potrzebna do tego, żeby człowiek był pojednany z Bogiem, już została złożona. Co z tego wynika? Że nie ma sensu składanie ofiar krwawych, które były składane w świątyni jerozolimskiej. Trzeba by się dobrze zastanowić nad ofiarą rozumianą jak rezygnacja z czegoś, bo na tym polega istota ofiary w ogóle. Koniec tego listu proponuje nam tą ofiarę w formie uwielbienia wobec Boga przez Jezusa Chrystusa, który ofiarę złożył. Uwielbienie poprzez nasze usta, naszymi słowami, uwielbienie Boga, który posłał Syna Bożego dla zbawienia świata. Uwielbienie za złożenie tej ofiary i uwielbienie Boga za przyjęcie tej ofiary. Uwielbianie Boga za to, że możemy żyć w takim czasie, kiedy jesteśmy pewni, że wszelki grzech, który popełniliśmy czy popełnimy, jest odkupiony przez Jezusa Chrystusa, przez jedną, jedyną ofiarę. To, co możemy uczynić w miejsce tej ofiary, to w odniesieniu do Boga. Uwielbienie Boga. Ofiara także odnosiła się do innych ludzi. I tu autor listu do Hebrajczyków mówi, że miłą Bogu jest ofiarą dobroczynność. Odłożenie czegoś z tego, co się posiada i przeznaczenie temu, który potrzebuje. Miłe Bogu jest także dzielenie się z innymi, razem z innymi, a więc zespołowa dobroczynność, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, organizowanie się do tego, ażeby czynić dobro, ażeby dzielić się tym, co nam zbywa i co posiadamy. Trzecia rzecz dotyczy kapłaństwa. Jako że cały ten list przenika idea ofiary złożonej przez Chrystusa i kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Autor odnosi się do tego, co jest w każdej społeczności religijnej, mianowicie przywódcy religijni. To są ci, którzy uczą modlitwy, to są ci, którzy mówią, uczą jak żyć i to są ci, którzy składają ofiarę. Autor pisze tak: bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Niech czynią to z radością, a nie wzdychając, bo to nie byłoby z korzyścią dla was. Każdy z nas we wspólnocie wierzących ma swoje zadanie. Wśród nas są także i tacy, którzy przewodzą tej wspólnocie, którzy są starszymi, którzy są tymi, którzy kształtują naszą wiarę, którzy zanoszą modlitwy w zastępstwie, w imieniu, przewodząc modlitwą. Ale także są ci, którzy szafują sakramentami, w tym także sprawują sakrament Eucharystii, która uobecnia ofiarę Jezusa Chrystusa. Każdy z nas odpowiada za to, za co jest odpowiedzialny. Kapłan, przewodnik duchowy jest zatroskany i za to odpowiada, jak troszczy się o tych, którzy są mu powierzeni.
ten, kto żyje we wspólnocie, powinien stosować się do tego przewodzenia, do tego prowadzenia i do tego przewodzenia w modlitwie i w ofierze i w sakramentach, które to przewodzenie jest przez tych, których Bóg daje wspólnocie. Takie są ostatnie zachęty, nie mówiąc o życzeniach, które sobie już darujemy albo możemy jeszcze odczytać. Niech Pan Bóg błogosławi nam w naszym przeżywaniu wspólnoty, wspólnoty Kościoła, naszych wspólnot, do których należymy i niech także nam błogosławi, którzy się modlimy w tej wspólnocie, która jest w ogromnej przestrzeni dzięki takim środkom technicznym, jakie mamy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.